Dzień dobry, witajcie, przewodnik Kazimierz Dolny oraz moja szefowa. Chcemy pokazać Wam miejsca, które są ciekawe, które są godne Waszej uwagi, do których jest stosunkowo niedaleko, do których możecie albo pójść na spacer, albo tak jak w przypadku miejsca, do którego dzisiaj dotarliśmy, podjechać samochodem lub na rowerze. A miejsce to... Ośmiornica Rogowska. Zapraszamy, chodźcie. Taki odcinek. Tutaj taki odcinek mocno trekkingowy. No jeżeli o tej porze roku chcecie tędy przejść, no to warto się też zaopatrzyć w odpowiednie obuwie, tak żeby tu nie utonąć albo w błocie, albo w strumieniu. Ja idę akurat strumieniem, bo wydaje mi się, że to trochę czystsza opcja. No ale za chwilę ścieżka zaczyna się ponownie, więc podziwiajmy dalej. Mamy źródło, Ela. No i to prawdziwe źródło. Rzeka Jaworzanka. I ryba jest nawet. Mała rybka. Gdzie? Między kamieniami. To odciski. Epoki górnej kredy. Już idziemy tak ze 2 albo 3 kilometry, nie? No chyba coś koło tego. To jest fajnie, nie za zimno. Ziemia jest trochę zmarznięta, dzięki temu nie brudzimy w błocie. Piękne wąwozy, takie... Jakich tu jest najwięcej? Właśnie w okolicach Kazimierza, to ta Ośmiornica Rogowska słynie z dużej sieci wąwozów. Fajne miejsce na spacer, zarówno w lecie, jak i o takiej porze, jak teraz. Więc jeżeli chcecie przyjechać do Kazimierza i odpocząć, tej codzienności na łonie przyrody, to jest to bardzo dobre miejsce. My już wyszliśmy na wierzchowinę. Tutaj na przykład, zobaczcie, instalacje do hodowli chmielu. A teraz wejdziemy w wąwóz drogowy z ładnie podciętymi skarpami, gdzie wystają korzenie. Droga jest tutaj już utwardzona, ponieważ jest to jeden z dojazdów do miejscowości Rogów, tu od strony Opola Lubelskiego. I za chwilę wejdziemy w drugą pętlę Ośmiornicy Rogowskiej. Zostańcie z nami. Dzień dobry, Mateusz Kołdy, Widla pod Basztą. Jestem właścicielem tego obiektu. No niestety teraz jakieś czasy wypadły, jakie wypadły, ale my nie poddajemy się, pracujemy cały czas. Mamy dla Państwa ofertę na dowóz. Czekamy, jak najszybciej wrócą normalne czasy, będziemy mogli Państwa ugościć w naszej restauracji, a na tą chwilę może Państwo nas ugoszczą w domach, przywidziemy. Więc dzięki bardzo i wbijajcie do Kazimierza. Zapraszam do herbaciarni u Dziwisza, gdzie można poznać głębię świata herbaty, dodatkowo wzbogaconą o rzemieślniczą czekoladę, którą produkujemy na miejscu w Kazimierzu Dolnym, od ziarenka do gotowej tabliczki. Witam po krótkiej przerwie reklamowej.
To taka nowość w naszych filmach. Teraz zabierzemy Was na drugą pętlę, pętlę zieloną. Pewnie znajdziemy kolejne źródło rzeczki, która tutaj wypływa. Weszliśmy na wierzchowinę dookoła pola, jakieś uprawy malin, widać tam w dali, w odległości pewnej chmielniki. No i zobaczymy co dalej, gdzie nas ta droga poprowadzi. Splątanina. Można pójść praktycznie w każdą stronę, jakąś od nogą. My pójdziemy na górę. Na górę? Tak. Ale tam szlak jest? Jest znak. To chyba ten szlak. Gdzie jest znak? A nie w dół? W dół. O! I tu zaczyna się przygoda. Na tą chwilę wydaje się, że ten odcinek jest najbardziej dziki. Tak, jest ciekawszy niż tamten, tak naprawdę. Tutaj już widzimy plątaninę wąwozów, tak jak macki, ośmiornicy. Raz idziemy w górę, raz idziemy w dół, także no, to jest wymagająca takiego troszeczkę wysiłku ta wyprawa. No i co? Trochę błota tam, to idziemy. Znaczy wiesz co, ja rekomenduję tamtędy, o tam, górą. Jest wypłaszczone. Ja bym tędy nie szedł, bo skończysz tej kałuży. Ja idę tędy. Tutaj po roztopach musi być ciekawie. Puszczam, że jakaś śnieżna zima i ten śnieg topi się na wiosnę, to jest tutaj jednak dużo, bardzo dużo wilgoci i to już wtedy suchą nogą nie przejdziemy, nawet w najlepszym obuwiu. No i co, musimy zejść na dół. No tak. Teraz odbywam podróż w epokę górnej kredy. Zupełnie nie zimna ta woda. Może jakaś muszelka się znajdzie? Kamielina ciekawa. No woda jest taka, że myślę, że nawet można by było stopy zmoczyć. O. No to będzie bardzo dzikie przejście. Mam tylko jedno skojarzenie. Jest takie miejsce w Słowacji nazywane Słowackim Rajem. No to tam też jest taki płaskowyż, ale no oczywiście nie z lesu, przeorany siecią wąwozów. Tam są, no to czego u nas nie można zobaczyć, piękne wodospady, ale również do nich dochodzi się właśnie takimi dzikimi traktami jak tu. Ja mam dobre buty, a ty? Ja mogę zrobić tutaj naturalny wodospad, czyli wpaść do tej wody za chwilę. No i tak za chwilę pewnie będzie. Tak mi się wydaje. No to co? To wbijamy tam, no bo co mamy zrobić? No tak szlak prowadzi, to musimy iść. Takie progi, może niewielkie, ale dzięki temu naprawdę
fajnie, fajnie posłuchać tej wody. No i co? No chyba już pętla się kończy. I takie mam spostrzeżenie, nie wiem, szefowo, bo początkowa część tej trasy to taki standardowy wąwóz, dość długi, potem wierzchowina. Potem weszliśmy do no też takiego fajnego wąwozu z plątaniną różnych odnóg i to mi się skojarzyło z nocą, ponieważ im dalej brnęliśmy w ten szlak, w tą właśnie pętlę, tym było trudniej i coraz bardziej dziko, a to mi się skojarzyło z kolei z mrokiem. Najciemniej jest zawsze przed świtem, a my właśnie dotarliśmy do świtu naszej wycieczki, czyli tam, gdzie się zaczęła. Wbijajcie do Kazimierza, pamiętajcie o nas, przewodnik Kazimierz Dolny. Nocne zwiedzanie Kazimierza, Kazimierz Zadychę oraz inne formaty, takie jak motowycieczka oraz spacery po wąwozach. Dzwońcie pod 604 116 147, chętnie się z Wami spotkamy i pokażemy Wam tutaj niejedno tak ciekawe miejsce jak Rogów. Do zobaczenia.